To wielki zaszczyt dla mnie móc w dniu dzisiejszym dzisiaj zaprezentować Państwu listę kandydatów Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Sejmu w tym roku w okręgu koszalińskim. To jest okręg dla Platformy bardzo ważny. To jest okręg, w którym Platforma zawsze wygrywa wybory. To jest okręg, w którym Koalicja Europejska, Koalicja Obywatelska wygrywała zarówno wybory samorządowe, jak i wybory do Parlamentu Europejskiego. I chciałem Państwu bardzo wyraźnie powiedzieć, że naszym celem jest, żeby ta ekipa, która tutaj stoi ze mną, to była ekipa, która wygra wybory, najbliższe wybory parlamentarne w tym okręgu. Na to liczymy. Będziemy z mieszkańcami Koszalina, Kołobrzegu, Darłowa, Białogardu, Świdwina, Połczyna, Wałcza, Drawska, Szczecinka i wszystkich miejscowości w tym województwie pracować przez najbliższe tygodnie po to, żeby ich przekonać, że to jest najlepsza ekipa, która gwarantuje rozwój, która gwarantuje współpracę, która gwarantuje dialog z mieszkańcami tego województwa i która gwarantuje, że interesy mieszkańców tej ziemi będą zagwarantowane. A jest dużo do zrobienia, o czym za chwilę. Jeśli Państwo pozwolicie, ja tę listę Państwu, tą naszą listę Państwu przedstawię. Poza mną mam przyjemność być liderem tej listy. Na miejscu drugim, kandydatem na miejscu drugim jest pan Tomasz Szczuczak, koszalinianin, znany Państwu wszystkim, urzędnik państwowy, samorządowiec, pełniący obecnie funkcję sekretarza miasta Koszalina, ale w przeszłości również radny Rady Miasta Koszalina. Na miejscu trzecim jest mój kolega Marek Hoch, parlamentarzysta, doświadczony parlamentarzysta, lekarz, ginekolog, samorządowiec również w przeszłości. Marszałek województwa, o czym warto powiedzieć, bo za chwilę o tym będziemy mówić więcej, wicemarszałek województwa odpowiedzialny za służbę zdrowia w województwie zachodniopomorskim. Ja pamiętam okres, kiedy mogę powiedzieć, to chyba, Marku, wspólnie mieliśmy przyjemność wdrażać regionalny program operacyjny, w którym inwestycje zdrowotne w nasze szpitale, również w Koszalinie, w Kołobrzegu, w szpitale powiatowe, były jednym z zasadniczych priorytetów. I widzimy, jak również dzięki Marka pracy zmieniły się szpitale w naszym województwie. Na miejscu czwartym jest pani Barbara Gregorcewicz. Osoba uśmiechnięta, osoba, którą właściwie nie znam osoby, która mówi, że nie bije od niej jakieś ciepło. Radna, doświadczona radna, 4 kadencji w Radzie Miasta Szczecinie, Koszalina, obecnie wiceprzewodnicząca Rady Miasta. Inicjatorka wielu działań prozdrowotnych w koszalińskich szkołach. Wiem, że jest osobą bardzo zaangażowaną w kwestie równości. Nie tylko równości płci, zrównującej prawa kobiet, a wiele dzisiaj jeszcze zostało do zrobienia, jest do zrobienia w kwestii praw kobiet, również obecności i reprezentacji praw kobiet w parlamencie, ale w takim życiu codziennym. Proszę pamiętać, a mówię to jako mąż i ojciec 2 córek, że w Polsce nie wiadomo dlaczego dzisiaj na równorzędnych stanowiskach Polki wciąż zarabiają mniej niż Polacy, że Polek wciąż jest mniej na stanowiskach kierowniczych. To są sprawy, które w przyszłości dla pani posłanki Gregorcewicz, jeśli wyborcy obdarzą ją zaufaniem, na pewno będą bardzo ważne. Na miejscu piątym również mój kolega parlamentarzysta reprezentujący Wałcz, Paweł Suski. Osoba, którą, jak myślę, wszyscy w Polsce kojarzą jako po pierwsze tego lepszego Suskiego. To jest człowiek, który jak mało kto w polskiej polityce najwięcej zrobił dla Suskich, dla wszystkich Suskich w Polsce. To jest człowiek, który przywrócił nazwisku Suski człowieczeństwo, powagę, pewien szacunek dla drugiego człowieka i powagę w polityce. Ale znamy go również jako osobę bardzo zaangażowaną w kwestie obronności. To jest ten człowiek, który ze środowiskami wojskowymi, z wojskiem, z rodzinami w naszym okręgu współpracuje, który o ich interesy zabiega. Jest również człowiekiem, wszyscy go znają jako najbardziej zaangażowanego w Polsce posła broniącego praw zwierząt w Polsce. I to bardzo ważny aspekt pracy Pawła. Jest niewątpliwie najwybitniejszym sejmowym ekspertem w kwestii ochrony praw zwierząt. Kolejny na liście jest Adam
Ostaszewski, radca prawny, prowadzący kancelarię prawną wraz ze wspólnikami w Koszalinie. W poprzedniej kadencji radny województwa. Jest naszym koalicjantem, przedstawicielem naszych koalicjantów. Reprezentuje inicjatywę polską. Jest rekomendowany przez Barbarę Nowacką. Osoba, która wniosła do Platformy, do Koalicji Obywatelskiej świeży powiew. Wierzę, że Adam będzie również tym świeżym powiewem z nad samego Bałtyku. Cieszymy się, że jest z nami na liście. Kolejną osobą jest pani Elżbieta Karlińska, radna wojewódzka, sekretarz miasta Darłowa, związana z powiatem sławieńskim, reprezentująca szczególne środowisko w naszej partii, na naszej liście, środowisko powiatu sławieńskiego, miasta Darłowa, bardzo silnej struktury samorządowej, zbudowanej w oparciu o pana burmistrza Arkadiusza Klimowicza, która zawsze w Platformie stanowi bardzo ważne środowisko samorządowe, dbające o kwestie samorządowe. Cieszymy się z obecności pani Elżbiety na naszej liście. Tomasz Strząbała jest kolejną osobą reprezentującą Białogard. Bardzo młody człowiek, ale już doświadczony. Prawnik, społecznik, przewodniczący Rady Miasta w Białogardzie. Mogę chyba powiedzieć, że taki lider polityczny Białogardu nam rośnie, z czego się bardzo cieszymy. Tomasz w tej kampanii zajmuje się kwestiami wykluczenia komunikacyjnego naszego regionu. To jest problem z perspektywy Białogardu, kiedy rozmawiam z Tomkiem i mówi Białogard wykluczony, ale tak naprawdę wykluczony jest i Białogard, wykluczony jest i Kołobrzeg, wykluczone jest całe województwo zachodniopomorskie, wykluczone jest nasze lotnisko nawet regionalne, które ma nie wiadomo dlaczego dwa razy mniej połączeń lotniczych niż na przykład Rzeszów. To są kwestie, o której w tych kampanii bardzo dużo będzie mówił Tomasz Strząbała. Kolejną dziewiątą osobą na liście jest pani Wioleta Kaszak. Nie ma dzisiaj niestety pani Wiolety z nami. Starosta Choszczeński, nauczyciel, wieloletni dyrektor szkoły w przeszłości. Co warto, każdy w Choszczynie to powtarza i ona zawsze prosi, żeby to powtarzać. Urodzona choszczynianka z urodzenia. To dla ludzi w Choszczynie bardzo ważna kwestia. Jest drugą kadencję naszą pełni funkcję starosty. Kolejny nauczyciel na liście, osoba z numerem 10 ze Złocieńca, reprezentującego powiat drawski, Jacek Kozłowski. Samorządowiec, były radny wojewódzki, radny powiatowy, nasz szef Platformy w powiecie drawskim. Kolejną osobą jest Marek Firkowski, reprezentujący również naszego koalicjanta, partię Nowoczesna. Mieszkaniec Sławna, pracujący w prywatnej firmie. Kolejną osobą reprezentującą środowiska kobiece, członkini Ery Kobiet, jest pani Małgorzata Leśniewska, numer 12. Zajmuje się koordynacją działań kobiet, kwestii kobiecych w województwie. Kolejną osobą jest pani Danuta Butrym, dyrektor Ośrodka Kultury w Sławnie z powiatu białogardzkiego. Kolejną osobą numer 14 jest z nami. Jest pan. Jest pan Marcin Urbaniak, reprezentujący Partię Zielonych. I te kwestie będą dla niego najważniejsze. Na pewno będzie się zajmował smogiem. Na pewno będzie rozmawiał z nami o tym, jak sprawić, żeby nasze powietrze było czystsze, żebyśmy byli po prostu zdrowi. Na miejscu 15 jest kolejny nauczyciel. Nauczyciele są dla nas bardzo ważni. Będziemy wspierać nauczycieli. Jesteśmy tym środowiskiem, które dba o to i walczy o to, żeby nauczyciele zarabiali godnie. Pani Anna Bańkowska z Kołobrzegu, nauczyciel chemii, wicedyrektor szkoły, liceum ogólnokształcącego numer 1 w Kołobrzegu. I na miejscu ostatnim, last but not least, osoba bardzo ważna. Osoba, co do której nie ma najmniejszej wątpliwości, że uzyska bardzo dobry wynik. Jerzy Hardy Douglas, wieloletni burmistrz Szczecinka, lider polityczny Szczecinka, nie tylko naszego środowiska, absolutny lider polityczny Szczecinka, który czyni zaszczyt tej liście, zajmując ostatnie miejsce na liście. To jest bardzo mocna lista. To jest lista, która nie mamy wątpliwości, jest to naszym celem. Wygra wybory w województwie, wygra wybory w tym okręgu. Mamy nadzieję, że uda nam się zdobyć 5 mandatów. To jest cel, jaki chcielibyśmy osiągnąć w tym okręgu.
co jest dla nas najważniejsze. Chciałbym za Państwa pośrednictwem bardzo wyraźnie powiedzieć. Najważniejszą kwestią, którą podnosimy w programie, którą będziemy zajmować się w parlamencie, którą odbieramy jako najistotniejszą z punktu widzenia mieszkańców tego okręgu, jest kwestia, niestety nie boję się tego słowa użyć, zawału w służbie zdrowia. My, przede wszystkim wysiłkiem samorządowym, udało nam się przez ostatnie 12-13 lat zbudować nieporównywalnie nowocześniejszą infrastrukturę do tego, by leczyć ludzi w tym województwie, przede wszystkim szpitalną, ale nie tylko. Nowoczesną infrastrukturę, która dzisiaj jest przygotowana. Oczywiście wiele inwestycji jeszcze trzeba realizować, ale jeżeli porównamy szpitale dzisiaj ze szpitalami sprzed 5, 6, 7, 8 lat, to są zupełnie inne miejsca. One wyglądają inaczej, one są inaczej wyposażone. Natomiast zawał związany z służbą zdrowia wiąże się z faktem, że widzimy drastyczny problem niedofinansowania usług medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. To jest dzisiaj zawał. Ja ostatnie 2 tygodnie spędziłem na rozmowach z samorządowcami w województwie, przygotowując się do tej kampanii. I od wszystkich samorządowców, nieważne czy jestem w Wałczu, gdzie nie ma szpitala, bo jest ten szpital dzisiaj szpitalem wojskowym, czy w Kołobrzegu, gdzie jest szpital regionalny, czy w Świdwinie, Połczynie, czy w innych powiatach, słyszę jedno. Nasze szpitale umierają każdego dnia. Nie umierają już pacjenci w tych szpitalach na SOR-ach, tylko umierają szpitale, bo są niedofinansowane. Mamy dramatyczny zawał w dofinansowywaniu służby zdrowia. I to jest wina tego rządu, bo w czasach rozwoju gospodarczego, w czasach koniunktury gospodarczej, w czasach zwiększonego wpływu podatkowego, zmniejsza się finansowanie usług medycznych. Nie zwiększa się, a zwiększa się, zmniejsza się. Co powoduje kolejki, co powoduje limity, co powoduje to, że pacjenci są nie są leczeni. To jest absolutnie nasz priorytet. Służba zdrowia. Koniec z kolejkami w służbie zdrowia. Będzie o tym mówił Marek Hok. Kwestią drugą, zasadniczą. Mieszkańcy może tego jeszcze nie odczuwają, ale za chwilę to zobaczą. To jest kwestia finansowania samorządów. Ten rząd przez 4 lata zniszczył podstawy finansowe samorządu, który odpowiedzialny jest w Polsce za większość inwestycji. Większość tego, co się buduje, to nie buduje rząd, tylko budują samorządy, budują gminy, budują powiaty i buduje województwo. I to, co robi dzisiaj rząd, to jest podcinanie możliwości finansowania inwestycji przez samorządy. To się odbije na mieszkańcach, którzy korzystają z tej infrastruktury. To się odbije na gospodarce, bo to się odbije na wzroście gospodarczym, które wydatki samorządowe kształtują. Będzie mówił o tym Tomasz Czuczak. Bardzo ważna jest, będzie dla nas rola kobiet. Będzie mówić o tym pani Grygorcewicz. Bardzo ważna w tym regionie jest polityka obronna, bo my zwiększamy, to była, przypomnę, inicjatywa rządu Platformy Obywatelskiej, to my zwiększyliśmy wydatki do 2% PKB, ale my zwiększyliśmy wydatki po to, żeby dofinansowywać wojsko, żeby kupować nowoczesny sprzęt dla wojska, żeby dofinansować infrastrukturę socjalną, również dla rodzin wojskowych, a nie po to, żeby kupować samoloty, którymi lata pan Kuchciński i który wyrywa sobie pan Kuchciński z panem Morawieckim, kto szybciej poleci nad morze czy do Rzeszowa. Dzisiaj wydatki na wojsko, z wydatków na wojsko finansuje się samoloty dla elity pisowskiej, a nie dla żołnierzy w Wałczu czy w innych miastach województwa zachodniopomorskiego. O tym będzie mówił Paweł Suski. Kwestia dramatycznej drożyzny. To nie jest dzisiaj podwyżki, to nie są dzisiaj podwyżki. My dzisiaj w wielu obszarach, mówi się o tej słynnej pietruszce, ale to nie tylko jest to. W wielu obszarach my widzimy, za chwilę dzieci pójdą do szkoły. Wszystko do szkoły kosztuje 40-50% drożej niż kosztowało w zeszłym roku. To jest efekt polityki, którą prowadzi państwo. Będziemy o tym mówić. Będzie mówić o tym Elżbieta Karlińska. Wykluczenie komunikacyjne, o którym już wspomniałem, będzie mówił o tym Tomasz Strząbała. Pozwólcie państwo, że powitam jeszcze Janusza Gromka, wicemarszałka województwa zachodniopomorskiego, wieloletniego prezydenta Kołobrzegu. Dzień dobry, witam wszystkich. Chlubę naszą. Janusz się spóźnił, nie wie jeszcze, że wszyscy musimy zdjąć marynarki, więc Januszowi dajemy sekundę na zdjęcie marynarki, zanim nam coś powie. Naszego kandydata do Senatu. Wiem, że mówiłem bardzo długo. Dziękuję państwu za cierpliwość.